Ja, jako kucharz, nie wstydzę się powiedzieć, że od czasu do czasu lubię zjeść chipsy. Ale uwaga, chipsy domowe. Chipsy domowe, bardzo proste, może być to dodawane jako rodzaj aperitif, ale też na przykład dzieciaki uwielbiają dodawać to jako dodatek do kurczaka z rożna, do pier z kurczaka grillowaną, razem z sałatą. Proste, smaczne chipsy i chrupiące. Fajne. Cieńcze jemy. Jak chcesz zrobić dobre chipsy, to musisz wybierać te same ziemniaki, które używasz jak robisz frytki, czyli typ B albo typ C. Jak nie wiesz, jak się robi frytki, to wystarczy kliknąć na ten link, widzisz, i wszystko będziesz wiedział. Czyli tak, ja będę używał typ BC, to jest właśnie Asterix, ziemniak, który ma dosyć dużo skrobi. Będziemy najpierw go obierać. Na początku pokażę Ci, jak pokroić chipsy z ziemniaka, ale z pomocą noża. Potrzebuję właśnie pokroić ziemniaka w grubości około 2, 3, 4 mm. No i zobacz, odzyskałem w tej chwili piękne właśnie chipsy, jeszcze surowe, pokrojone z nożem, od razu wylądują do wody. Żeby nie ściemniały, bo musimy tak i tak się pozbywać właśnie skrobi, które zawierają. Jest też taki fajny patent z pomocą właśnie nóż do obierania, widzisz? Robisz coś takiego. Hop. Oczywiście kształt nie będzie taki piękny, jak właśnie robiłem z nożem, ale to też jest fajny patent. Widzisz? O. O. Ale według mnie najlepiej jest właśnie używasz mandolinę, wiele, wiele szybciej je wtedy robisz. Ustawiłem grubość 2-3 mm. Biorę ziemniaka, uważam, żeby się nie skalecić i do przodu. Pokrojone mamy nasze chipsy, musimy dokładnie teraz je wypłukać pod bieżącą wodę, żeby, tak jak wspominałem Ci, zdjąć jak najwięcej ilości skrobi. Czyli 2-3 razy wypłukamy ją pod wodą. Widzisz, rozdzielamy nasze chipsy, żeby skroba pomiędzy nimi też uciekła. Widzisz, co teraz właśnie w tej chwili bąbluje i woda jest mętna, to jest właśnie przez skrobi. Musimy koniecznie teraz je wysuszyć z pomocą ręcznika. Robimy to po to, żeby być pewny, że właśnie w trakcie smażenia to, żeby tłuszcz nie pryskał, poza tym, żeby odzyskać taką równomierny właśnie kolor. Najważniejszy moment teraz, musimy je dokładnie podsmażać. Temperatura 160-170 stopni. Ja używam dzisiaj frytkownicę. Oczywiście jak nie masz frytkownicy, możesz to robić w dużym garnku, gdzie masz olej powiedzmy do połowy. Uwaga, uwaga. I 3 minuty wkładamy je. I widzisz, mieszamy je, żeby być pewny, że żadne nie przylegają do drugiego. I trik, jak nie masz frytkownicy i nie wiesz, jaką temperaturę ma twój tłuszcz, wystarczy dodawać kawałek chleba do środka i liczyć do 16. Jak będzie 16 i ten kawałek z chleba będzie piękny, złoty, chrupiący, to znaczy, że temperatura oleju jest dokładnie 180. Jak będzie wcześniej, to znaczy, że jesteś powyżej 180, a jak będziesz potrzebował 30 sekund, no to wtedy tłuszcz jest za zimny. Myślę, że już są w porządku. Czyli wyciągam, dodaję do ręcznik papierowy w środku miseczkę, ok, dodaję od razu sól, mieszam całość. No i zobacz. Słyszysz to? Jakie są dobre jeszcze? Powiem Ci tak. Spróbuj koniecznie zrobić właśnie takie chipsy dla Twoje dzieciaki. Oczywiście nie przesadzaj. Takie chipsy możesz przechować w ciemnym, suchym miejscu. Najlepiej w środku pudełko metalowe. Możesz się przechować 2-3 dni, ale na pewno nie wytrzymują Twoje dzieciaki i go zjedzą od razu. Czyli smacznego i do zobaczenia. Pa. Nowy kanał YouTube, wrócimy do podstawowych przepisów, do teorii i tutaj naprawdę będzie nieźle się działo, czyli warto tutaj zajrzeć od czasu do czasu.